Witamy z Rio de Janeiro, Marcin Wyrwał Onet. Kamil Woliński, Przegląd Sportowy. Rozmawiamy o najciekawszych wydarzeniach wtorku z udziałem Polaków. Kamil, ten dzień chyba upłynie pod znakiem kajaków. Dwa medale. No wszyscy mają nadzieję, że to będzie dzień, który upłynie pod znakiem kajaków. Rzeczywiście są dwie wielkie szanse na medal. Mają dziewczyny w dwójce, to jest Bata Mikołajczyk i Karolina Naja, i w jedynce nasza sprinterka Marta Walczykiewicz. Ja w poniedziałek długo rozmawiałem z dziewczynami po półfinałowych wyścigach. Były w świetnych humorach, były bardzo spokojne, przekonane o tym, co potrafią, jak trenowały i jak są mocne, choć oczywiście też niczego konkretnie nie deklarowały. Nie było zapowiedzi o tym, że jadą po złoty medal. Natomiast no, cel może być jasny. Beata Mikołajczyk to jest dziewczyna, która od Pekinu przez Londyn zdobywała medale, więc teraz też jak gdyby cel jest jasny. Karolina Naja też na podium stała. Tutaj płynęły bardzo dobrze, w półfinale pokazały, że potrafią w końcówce dystansu naprawdę bardzo mocno przyspieszyć i to daje nadzieję, że one powalczą o medal. Rywalki najgroźniejsze to pewnie Węgierki, Niemki i Rosjanki, ale ja sądzę, że Polki będą na podium. Mam też nadzieję na podium Marty Walczykiewicz. Ona dzisiaj mówiła, że mówiła w poniedziałek, że wiosłowała na 95%, bo rywalki nie zmuszały ją do maksymalnego wysiłku. Czas na maksymalny wysiłek przyjdzie właśnie w tym decydującym finałowym wyścigu. Marta była piąta w Londynie i mówi, że odrobiła lekcję od tamtego czasu, że wiele się zmieniło, że dzisiaj jest mądrzejsza. No i powinna tę mądrość wykorzystać, tak żeby na torze kajakarskim było naprawdę miło dla polskich kibiców. Tak, kajaki to będzie główne wydarzenie dnia na pewno. No, warto może jednak wspomnieć o Sophie Enui w finale 1500 metrów. To jest dziewczyna, która robi bardzo duży postęp. Jeszcze w Pekinie na Mistrzostwach Świata 4:16, teraz awansowała do finału z wynikiem 4:04. Dajesz jej jakąkolwiek szansę na medal? Chyba o medalu nie ma co na razie mówić, natomiast to jest taka dziewczyna, której trudno nie lubić. To jest czysty entuzjazm, to jest czysta radość i czysta przyjemność z tego, że uprawia sport. Kiedy się słucha z nią rozmów, czy choćby było widać na mecie, jak bardzo się cieszyła z tego awansu, to rzeczywiście aż kciuki same się gdzieś tam zaciskają, żeby mocno takim osobom kibicować i mam nadzieję, że po finale też będzie miała szeroko uśmiechniętą buzię. A zatem przede wszystkim kajaki, ale też warto zerknąć na ten entuzjazm Sophie Enui na 1500 metrów. Zapraszamy.